jaki spodziewam się krótką i zwięzłą dyskusję nad tym projektem. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że w sprawach różnych omówimy szybciutko projekt, natomiast nie mam jeszcze listy, ale wydaje mi się, że może być kłopot z kworum, więc byśmy chyba zdecydowali się także, czy puścić to i przyjąć obiegowo, czy w jakiś inny sposób. Wracając do przedstawienia projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, Państwo wiedzą, że wczoraj o której? O 18.30 jakoś tak? O 19.00 Sejm miał pierwsze czytanie, jeśli chodzi o projekt. Był zgłaszany wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu, więc na następnym posiedzeniu Sejmu, następne posiedzenie Sejmu jest wtorek, środa, czwartek, piątek w następnym tygodniu. Podejrzewam, że ten wniosek będzie rozpatrywany. Natomiast jeśli chodzi o projekt, o uwzględnienie wyników konsultacji, o ostateczny kształt projektu, poproszę pana dyrektora, żeby nam przedstawił. Proszę bardzo. Panie ministrze, panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo dziękuję za to, że Rada mogła się zebrać dzisiaj w takim ekspresowym tempie. Bardzo dziękuję za tę inicjatywę i za zorganizowanie posiedzenia Rady. Myślę, że to jest dobra okazja do tego, aby porozmawiać o tym ostatecznym kształcie projektu ustawy, który został skierowany przez Radę Ministrów do Sejmu. Nie chcę przedstawiać całego projektu ustawy, bo oczywiście rozmawialiśmy o nim już wielokrotnie na posiedzeniu Rady i zespołów Rady. Natomiast chciałbym skupić się na tych elementach, które zostały w ostatniej chwili, które weszły do projektu ustawy w ostatniej chwili. Jedna rzecz to oczywiście preambuła do projektu, do ustawy, która odwołuje się do tych ideałów, które wartości, ideałów, które są immanentną częścią społeczeństwa obywatelskiego i myślę, że to jest bardzo ważny element tej ustawy. Podkreśla także jednocześnie jej znaczenie w systemie prawnym. Podkreśla także troskę państwa o ten fenomen, o to zjawisko, jakim jest społeczeństwo obywatelskie, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, jak bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, rozwój społeczeństwa obywatelskiego istotnie wygląda. Druga rzecz natomiast to pojawienie się w ustawie dwóch nowych organów władzy publicznej. Komitetu do spraw pożytku publicznego i przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego. Chciałbym krótko opowiadając o tym, chciałbym odwołać się do konsultacji, które odbyły się, konsultacji projektu ustawy, tego projektu ustawy, który Państwo znają, jeszcze pamiętają z grudnia. Konsultacji, które odbyły się na przełomie 2016 i 2017 roku. Podkreślam też cały czas bardzo, bardzo intensywnych konsultacji, które objęły teren całego kraju i w tym procesie mógł wziąć udział każdy w spotkaniach, konferencjach informacyjnych, ponad 1000 osób, ponad 800 organizacji reprezentowanych czy obecnych, około 200 uwag, które wpłynęły. Do tych kilku uwag chciałbym się teraz odnieść. Stowarzyszenie Klon Jawor. Brak precyzji w niektórych sformułowaniach rodzi obawy, szczególnie w miejscach, które mają fundamentalne znaczenie dla kształtu projektowanej instytucji i systemu. Przykładem może być określenie koordynowanie i organizowanie współpracy organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego. W projekcie ustawy nie odniesiono się do horyzontalnej koordynacji polityki wspierania rozwoju trzeciego sektora i instytucji społeczeństwa obywatelskiego przez państwo. Wspólnota robocza związków organizacji socjalnej. Należałoby dopracować kwestie funkcji koordynacyjnych nowej instytucji wobec innych resortów realizujących działania w sferze pożytku publicznego lub określenie linii demarkacyjnej i zasad wspólnego działania.
Pan Piotr Drygała, też członek Rady. Z projektu nie wynikają żadne funkcje koordynacyjne nowych instytucji wobec innych resortów realizujących działania w sferze pożytku publicznego. Klub Jagielloński bardzo podobnie. Tutaj cała grupa uwag sformułowanych przez kilka organizacji: Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Fundacja Eudaimonia, Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Federacja Polskich Banków Żywności, Fundacja Jagniątków, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwo Przyrodnicze Ziemi Oślickiej, Oleśnickiej, przepraszam. Nie ma mowy o horyzontalnej koordynacji polityk wspierania rozwoju trzeciego sektora i instytucji społeczeństwa obywatelskiego przez państwo i o poprawie komunikacji poszczególnych aktorów aktywnych na polu wspierania rozwoju trzeciego sektora i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Podobna uwaga już w osobnym dokumencie Federacji Polskich Banków Żywności. Kiedy przyglądaliśmy się jeszcze przed ostatecznym skierowaniem projektu ustawy na posiedzenie Rady Ministrów razem z premierem Piotrem Glińskim tym uwagom i tym uwagom, które dotyczyły właśnie istotnego braku w projekcie ustawy, braku dotyczącego rozwinięcia funkcji koordynacyjnych polityki państwa skierowanej w stronę trzeciego sektora, sektora organizacji obywatelskiej. Wtedy zaczęliśmy się też zastanawiać, czy rzeczywiście można coś w tym zakresie zrobić. Wykorzystaliśmy w naszych rozważaniach, w naszych pracach, w naszych pomysłach na temat tego, w jaki sposób te funkcje koordynacyjne uzupełnić, przepis Konstytucji, artykułu 149 Konstytucji, który do tej pory był stosowany bardzo, bardzo rzadko. Został wykorzystany w przypadku Komitetu do Spraw Europejskich, wcześniej bodaj jeszcze tylko w jednym przypadku. Tworzenia instytucji władzy publicznej, której przewodniczący jest z urzędu ministrem, członkiem Rady Ministrów, komitetu, który pełni funkcję takiej, powiedziałbym bardzo potocznym językiem, małej Rady Ministrów. Komitetu, który, w skład którego wchodzą przedstawiciele innych resortów i komitetu, którego podstawowym zadaniem jest właśnie koordynowanie polityki państwa w jakimś obszarze. Ten zapis artykułu 149 Konstytucji wykorzystaliśmy do tego, aby do projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności wpisać nowe ciało, nowy organ administracji publicznej, Komitet do Spraw Pożytku Publicznego. Jak Państwo sięgną do naszego projektu ustawy, w artykule nowelizującym ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisujemy w 34 artykule B kilka zadań tego nowego komitetu, z których trzy są najważniejsze. Koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego. Przygotowanie i konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 tej ustawy, programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz monitorowanie i wdrażania. Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Komitet do spraw pożytku publicznego staje się organem konstytucyjnym, można powiedzieć, organem władzy publicznej, którego zadaniem będzie realizowanie, projektowanie, programowanie i realizowanie polityki państwa w zakresie rozwoju sektora obywatelskiego. To jest to, o czym powiedział wczoraj na posiedzeniu Sejmu w trakcie pierwszego czytania projektu ustawy pan premier Gliński. Tematyka rozwoju sektora obywatelskiego po raz pierwszy od 27 lat uzyskuje tę rangę, tę znaczenie, to znaczenie, także polityczne znaczenie w systemie władzy publicznej. Państwo poprzez utworzenie takiego ciała, takiego organu władzy pokazuje, jak bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa tematyka społeczeństwa obywatelskiego jest ważna.
No i oczywiście konsekwencją tych zapisów było przekazanie w ręce przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego tych uprawnień, które w poprzedniej wersji ustawy były przekazywane z rąk ministra do spraw zabezpieczenia społecznego w ręce prezesa Rady Ministrów, a więc uprawnień regulacyjnych i kompetencji regulacyjnych i kompetencji w zakresie nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego. To, co dotyczy, ta cała materia, sfera zadań, która dotyczy nowo tworzonej instytucji, agencji wykonawczej, która teraz ma się nazywać Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, to w zasadzie się nie zmienia. Jedynie jej podporządkowanie właśnie przewodniczącemu Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. A cała sfera programowania zadań, która w tej chwili przechodzi do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie będzie taki ośrodek analityczny i ośrodek programowania, wydział w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego, który będzie, to jest bardzo istotne, zgodnie z punktem drugim ustępu pierwszego artykułu 34b nowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego, nie tylko przygotowywany przez komitet, ale także przygotowywany we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ten wymóg konsultowania wszelkich dokumentów, programów dotyczących wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego został tu wpisany do ustawy. I potem zgodnie z artykułem 23 ustawy o Narodowym Instytucie Wolności projekty programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wypracowane w forum Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego będą trafiały do Rady Ministrów i tam w drodze uchwały Rady Ministrów przyjmowane jako dokumenty rządowe. Przypominam sobie dyskusję w trzecim sektorze od ponad 20 lat. Przypominam taki bardzo gorący czas dyskusji w latach 98-99, kiedy po powołaniu rządu pana premiera Jerzego Buzka do tych czterech reform, które rząd premiera Buzka zaproponował, środowisko trzeciego sektora bardzo wyraźnie, bardzo mocno wtedy zaangażowało się w to, aby uzupełnić ten program reform, tak zwaną reformę uobywatelnienia państwa, dołożenia tych mechanizmów, dołączenia do systemu reform, tych mechanizmów, które wprowadzą organizacje sektora obywatelskiego do systemu zlecania zadań, do tego, aby państwo przywiązywało znacznie większą troskę, większe znaczenie do tego, czym są organizacje obywatelskie. Jak bardzo nam wszystkim wtedy działającym w organizacjach, bardzo różnych organizacjach obywatelskich zależało na tym, aby tego rodzaju zapisy, aby tego rodzaju pomysł został przez administrację rządową skonsumowany w postaci projektów ustaw, co się wtedy niestety nie udało. Pierwszy sukces, można powiedzieć, trzeciego sektora w tym zakresie to była na taką skalę, to była dopiero ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku. W tej chwili mamy do czynienia z kolejnym krokiem, z kolejnym bardzo znaczącym krokiem, którym państwo pokazuje, jak bardzo istotny trzeci sektor, sektor organizacji obywatelskich, sektor tak bardzo zróżnicowany, sektor, który jest obecny nie tylko w Warszawie, w tych najsilniejszych organizacjach, tych, które zbudowały swoją infrastrukturę, wypracowały swoje zasoby, wypracowały umiejętności realizowania zadań, ale który jest także obecny w organizacjach małych, w organizacjach działających na prowincji, w organizacjach, które często mają ogromny problem w dostępie do zasobów, do programów, do instytucji dialogu obywatelskiego. Przyziemne problemy. To opowiadam to i będę opowiadał do znudzenia. Kiedy zapraszałem w kwietniu ubiegłego roku ekspertów sektora obywatelskiego do pracy w zespołach eksperckich pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, jedną z pierwszych uwag, jedną z pierwszych trosk wielu osób spoza Warszawy było, kto nam zapłaci za przejazd do Warszawy. To jest rzeczywistość bardzo wielu
tysięcy polskich organizacji pozarządowych, że poprzez to, że ich nie stać na to, aby wysłać swojego przedstawiciela do Warszawy, do pracy w różnych gremiach dialogu obywatelskiego, one są nieobecne. Tym, co zostało przedstawione w postaci założeń Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w marcu ubiegłego roku i tym, co w tej chwili realizujemy, w ciągu paru tygodni zostanie przedstawiony pierwszy element Narodowego Programu w postaci Programu Rozwoju Wolontariatu Korpusu Solidarności. Pracujemy nad Programem Rozwoju Uniwersytetów Ludowych. Powstał zespół roboczy, któremu zgodził się przewodniczyć pan Michał Guć z Gdyni, który będzie zajmował się reformą systemu, przeglądał i reformował, tworzył założenia reformy systemu zlecania zadań publicznych. Więc te prace nad Narodowym Programem Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ruszają z całą mocą. Są tworzone nowe programy, także programy grantowe i potrzebna jest ta instytucja, jaką jest Narodowy Instytut Wolności, aby tymi programami zarządzał. Natomiast Komitet do Spraw Pożytku Publicznego myślę, że będzie taką instytucją, która, tak jak powiedziałem, podniesie rangę tematyki obywatelskiej w całym obszarze polityki państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi. Patrzę cały czas na ekran, który się wyświetla. Oczywiście to nie jest symbol, który pan dyrektor wyświetlił. To my mamy taki obrazek z zamkniętymi drzwiami. Rozumiem, że dzisiejsze spotkanie dzisiejsze spotkanie ma właśnie na celu to, żebyśmy od początku mieli otwarte drzwi na dyskutowanie i wspieranie powstawania nowej instytucji wspierającej społeczeństwo obywatelskie i sektor pozarządowy. Proszę państwa, otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś ma pytania do pana dyrektora lub chciał wyrazić swoją opinię, to zapraszam. Można. To zacznę od tego, że powołujecie się państwo na konstytucję, między innymi na artykuł 49. 149. To panie dyrektorze, warto konstytucję przeczytać, co jest w artykule 149, w paru innych artykułach, a dokładniej w rozdziale 6 Rada Ministrów i Administracja Rządowa. Ponieważ nic na temat komitetu w tym artykule, o którym pan mówi, nie ma. W artykule czytamy: kompetencje ministra, to jest artykuł 149 konstytucji. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy. To jest punkt pierwszy tego artykułu. Punkt drugi mówi: minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia. Rada Ministrów na wniosek prezesa Rady Ministrów może uchylić rozporządzenie lub zarządzenie ministra. Punkt trzeci mówi: do przewodniczącego komitetu, o którym mowa w artykule 47, skład Rady Ministrów, ustęp 4, stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do ministra kierującego działami administracji rządowej. Co do artykułu powołanego tutaj 47, mówi on o składzie Rady Ministrów. Rada Ministrów składa się z prezesa Rady Ministrów i ministrów. Punkt drugi: w skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów. Trzy: prezes i wiceprezes Rady Ministrów mogą pełnić także funkcję ministra. Punkt cztery: w skład Rady Ministrów mogą być ponadto powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów. Proszę mi powiedzieć, gdzie tutaj jest konstytucyjnie zapisany komitet, o którym państwo mówicie? Ja nie ukrywam, że przed chwilą pan czytał, że może być powoływany w skład komitetów. Komitety są zawsze, jak tutaj patrzę na tą ścianę, to często szefami komitetów byli także ministrowie rodziny, pracy i polityki społecznej. Hausner na pewno był Miller. Jest w tej chwili w rządzie Komitet do Spraw Ekonomicznych, tak? Morawiecki stoi na czele.
więc komitety zawsze były, jeśli chodzi o funkcjonowanie Rady Ministrów. Oprócz Konstytucji jeszcze jest ustawa o Radzie Ministrów i tam trzeba by poszukać. Natomiast ja nie ukrywam, że jestem zdziwiony głosem, nie? Bo jeżeli troszkę funkcjonuję w sektorze, to lata całe słyszałem, jak to niedobrze, że komitet, że Rada Działalności i Pożytek Publiczny jest przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, że powinien być przy premierze, że tam także powinna być Rada Działalności i wydaje mi się, że to raczej podnosi rangę. Zresztą to było wczoraj dyskutowane na posiedzeniu Sejmu i na pewno spełnia oczekiwania sektora. Natomiast jeszcze jak pan przeczyta to ostatnie, co pan czytał z tej konstytucji, bo tam wyraźnie pisało o zespołach też i o komitetach. Mógłby pan przeczytać? Nie, no pan mówi o artykule 47, punkt 4. W skład Rady Ministrów mogą być ponadto powoływani przewodniczący określonych ustawowo komitetów, ale ustawowo określonych komitetów to jest komitet nie konstytucyjny, tylko komitet ustawowy określony ustawą, którą państwo wprowadzacie, a państwo mówicie o tym, że to wynika z konstytucji. Z konstytucji komitety nie wynikają. Wynikają z ustawy o Radzie Ministrów, z innych ustaw, a nie z konstytucji jako takiej. Co więcej, w tejże ustawie, panie ministrze, zapisano, że przewodniczącym komitetu ma być członek Rady Ministrów. W związku z tym powoływanie się jeszcze na konstytucję, no to jest jakieś pomylenie pojęć, bo jeżeli w ustawie zapisaliście, że to ma być członek Rady Ministrów, czyli co najmniej konstytucyjny minister, bo takie są struktury państwa, to nie ma odwołania, to jest tylko i wyłącznie przeniesienie administracyjne z Ministerstwa Pracy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy do Rady Ministrów Pożytku Publicznego, a nie tworzenie, wzmocnienie konstytucyjne pożytku publicznego, bo to nie jest wzmocnienie konstytucyjne pożytku publicznego jako takiego. To jest po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę nie określono zadań tego komitetu. Ten komitet sobie jest. On może być powołany, może nie być powołany. On zaistnieje i on nie zmieni sytuacji sektora jako takiego. On będzie istniał jako taki. Państwo sobie powołaliście komitet do spraw cyfryzacji, komitet... Wszystkie komitety tam są. Ale on nie zmienia sytuacji jako takiej. Nie wzmocniliście państwo. Zlikwidowaliście w ustawie, którą państwo teraz proponujecie, to, że Rada Działalności Pożytku Publicznego w początkowej wersji była przypisana do prezesa Rady Ministrów jako ciało doradcze, a obecnie będzie ciałem doradczym przewodniczącego komitetu, czyli przesuwacie to dużo niższy szczebel niż dotychczas proponowaliście. Dziękuję. Przepraszam za to, że także wziąłem udział w dyskusji, bo oczywiście pytanie było, rozumiem, że do pana dyrektora. Jeszcze, żeby tam troszkę więcej pytań zebrać, to jeszcze pan przewodniczący Bama chciał zabrać głos. Nie, ja tylko chciałem przeprosić tu pana Witolda Zakrzewskiego na wstępie za mój głos. Powiedzieć, że ja mam jednak życzenie takie, żebyśmy, to jest posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, Nie powinniśmy dyskutować kwestii, które są poza naszą kompetencją. Na przykład ocena tego, czy albo interpretacja poszczególnych zapisów Konstytucji. Bo to będziemy, to będzie trochę śmieszne. Przepraszam cię, Witoldzie, jak my tu będziemy tego rodzaju dyskusje prowadzić. Ja myślę, że znacznie poważniejsze gremia, ciała czy osoby będą się takimi kwestiami zajmować, bo to... Naprawdę, jeśli coś jest... I poza tym ta kwestia, pozostałe kwestie, przepraszam, żeby to jasno powiedzieć, o których mówiłeś, to zupełnie inna sprawa. Natomiast te kwestie formalistyczne, czy związane z tym, czy to jest wtedy na podstawie którego artykułu, czy nie jest, przynajmniej jak o mnie chodzi, to wolałbym bardziej pragmatyczną dyskusję i nie za, po prostu trzeba, żebyśmy ten czas na coś innego poświęcili, ale całkowicie i przepraszam cię, dlatego przeprosiłem za mój głos. Poza tym całkowicie rozumiem twoje intencje, tylko chciałem powiedzieć to, co następuje. Chciałem też przeprosić, bo jeszcze tutaj taka techniczna kwestia proceduralna. Ten dokument, który przed chwilą tu rozdawała pani Anna Moskwa-Wysokińska, to jest propozycja
zespołu do spraw dialogu obywatelskiego, który się dzisiaj odbył, bo nie wszyscy Państwo to wiecie, i który proponuje, żeby Rada podjęła uchwałę. I to jest ten tekst. Tylko dla objaśnienia, co to jest za tekst. Dziękuję i teraz przepraszam za to. Dziękuję bardzo. Kto następny chciał się zgłosić? Pan, proszę bardzo, a później pan. Backiel Paweł, dziękuję. Tutaj uważam, że jako Rada podzielam stanowisko pana wiceprzewodniczącego Balona, iż nie powinniśmy a priori deprecjonować tego, iż właśnie Komitet do Spraw Pożytku Publicznego będzie powołany i nie powinniśmy także wchodzić w buty czy to Biura Analiz Sejmowych, czy Rządowego Centrum Legislacyjnego, bo tak jak wiemy, poprzedni projekt ustawy właśnie były zgłoszone jakieś uwagi. I jako Rada, no to powinniśmy także docenić to, iż ze strony, w szczególności, iż jest to procedowana inicjatywa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tutaj jest, można tak ująć, twórcą tego projektu ustawy. Podniesienie do rangi stałego komitetu i to, że Kancelaria jest inicjatorem tego projektu ustawy, pokazuje, jak ważne jest dla danego środowiska, środowisko organizacji pozarządowych. Muszę powiedzieć, że w Białymstoku konsultacje odbyły się bardzo szeroko. Na spotkaniu tutaj z przedstawicielami Kancelarii Premiera było ponad kilkadziesiąt organizacji pozarządowych i w ogóle środowisko NGO-sów ze wschodniej części Polski, tak jak się kontaktujemy, spotykamy w innych gremiach również, z takim umiarkowanym, pozytywnym podejściem podchodzić, taką, można powiedzieć, tak jak pan minister Michałkiewicz powiedział, co do tych drzwi, że one powolutku może będą właśnie się otwierały, bo w tej chwili faktycznie są zamknięte i te organizacje z miejscowości prowincjonalnych gdzieś tam dostrzegają szansę, że będzie to pewna zmiana. I naprawdę a priori bym nie deprecjonował intencji twórców tej ustawy, nie szukałbym na siłę jakichś argumentów centralizacji, upolityczniania naszego środowiska. Nie wchodziłbym w buty organizacji czy pewnych jakichś tutaj środowisk, które być może miały monopol na reprezentowanie ogromnego środowiska organizacji pozarządowych. Zachowujmy się w sposób taki zdystansowany, subtelny, wyważony, ażeby te organizacje także mniejsze widziały, że tutaj staramy się to w sposób taki spokojny, merytoryczny do tego wszystkiego odnosić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan, proszę bardzo. Nie, wyłączone jest. Wyłączyć. Trzeba jedno wyłączyć. No, teraz dobrze. Otóż zanim wybrałem się w podróż na dzisiejsze spotkanie, zresztą dość pospiesznie, to spotkałem się z paroma organizacjami z terenu województwa lubuskiego, ale też rozmawiałem telefonicznie z przedstawicielami tychże organizacji. Muszę powiedzieć, że w zasadzie za każdym razem to muszę to samo tłumaczyć, czym jest Rada Działalności Pożytku Publicznego, jak ona jest obecnie umocowana, jakie są propozycje zmian ustawowych. Nie twierdzę, że do końca te organizacje znają projekt, jego intencje. W każdym bądź razie oddźwięk mam za każdym razem podobny. W zasadzie mówi się o tym, że no spróbujmy coś zrobić nowego. I przedstawiciele tych organizacji mówią w ten sposób, że skoro to było, skrótowo rzecz ujmując, przy ministrze, a teraz będzie coś dotyczyło ich działalności przy Radzie Ministrów, to troszeczkę wyżej jest, a w zasadzie wyżej już nie można, no to odbieram takie sygnały, że są w zasadzie zadowolone
W tych dyskusjach nie ma rozmów na temat szczegółów tej ustawy. Jest tylko ogólne nastawienie i to, o czym było już tutaj też wspominane, że organizacje z tak zwanej prowincji, chociaż słowo prowincjonalizm jest bardzo umowne, bo każdy może tworzyć swoje centrum, to jest raczej pozytywny oddźwięk, który ja mam niejako obowiązek artykułować z tego względu, że te organizacje wyrażały poparcie dla mojej osoby jako tutaj osoby będącej w Radzie Pożytku Działalności. Dlatego po tych rozmowach, po tych spotkaniach stwierdzam jednoznacznie, ja też się przychylam do takiego stanowiska, że zmiana, która podniesie rangę działalności pożytku publicznego, jest odbierana jako coś pozytywnego. I takie jest moje stanowisko w tej kwestii. Co do szczegółów natomiast, no to można tutaj sobie rozmaite dyskusje prowadzić. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden głos. O, teraz pan się wyłączy swoje. No. Jest już. Ale jak pan wyłączy, to ja wtedy włączę swój. O, teraz mój zadziała. Dziękuję. Teraz panu oddaję głos i teraz ja wyłączam pan. Działa, działa. Szanowni Państwo, chciałbym się wypowiedzieć w imieniu środowiska województwa świętokrzyskiego. Wszak w tym województwie w ogóle narodził się ruch regionalny jako taki. Organizacje pozarządowe, szerzej można to powiedzieć, w ogóle oczekują zmian, ponieważ są no po prostu jakby rozczarowane dotychczasowym systemem traktowania i tutaj było powiedziane przez dyrektora Kaczmarczyka, że no nie mają środków nawet na wyjazd do Warszawy. To jest tylko symbol pewnej niemocy. Organizacje te oczekują prowadzenia małych grantów. Nie chodzi o duże pieniądze rzędu 100 tysięcy i więcej, tylko nawet 10 tysięcy na organizację nawet jakichś prowadzenia rocznicowych imprez, na wydawnictwa, na lokalne pisma. Pisma niezależne od jakichkolwiek samorządowych struktur, bo w tej chwili, nie będę tego rozwijał, jest rzeczą oczywistą, że nie ma właściwie prasy niezależnej. I tylko niektóre są tytuły niezależne. I myślę, że projekt przygotowywany od 2 lat przez tutaj pana dyrektora Kaczmarczyka i cały zespół, projekt, który przewiduje inne usytuowanie naszej jakby reprezentacji i powołanie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, winien być potraktowany jako chciane dziecko, które musimy obserwować, jak będzie zachowywać się po jego starcie. A nie wolno nam tego torpedować na wstępie. Dziękuję. Pan prezes, proszę bardzo. Przemysław Jaśkiewicz. Ja wyrażę się w zdaniu nie tylko swoje, ale myśmy też rozmawiali, ponieważ jestem prezesem również Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej i myśmy na ten temat kiedyś dawno temu przedstawili już stanowisko, a teraz jak się pojawiły jakieś kolejne głosy, żeśmy zastanawiali się, czy znowu nie powtarzać tego stanowiska, stwierdziliśmy, że właściwie nie mamy nic nowego do dodania, po prostu żeśmy uznali, że ten projekt generalnie, szczególnie nawet po tych zmianach jest idzie w dobrym kierunku. Uznaliśmy, że wzmacnia tą problematykę, jeżeli chodzi o to, że pierwsze zajmować się tym będzie osoba w randze wicepremiera, z tego co zrozumiałem z ustawy. Dwa, że będzie to komitet Rady Ministrów będzie właśnie pełnił taką funkcję horyzontalną, czyli będzie on koordynował pracę różnych ministerstw, które w tym zakresie, który dotyczy trzeciego sektora. Oprócz tego mam tutaj cały długi mail, ale już nie będę go tam czytał, ponieważ jakby jego z Wrocławia, czyli jeszcze od środowisk związanych z Wrocławia, związanych ze Stowarzyszeniem Odra Niemen. Generalnie jakby jest to też
pozytywne rzeczy. Generalnie jest pozytywny odbiór tej ustawy. Jeszcze tylko może dodałbym taki mały szczegół, taką jedną uwagę do zapisu szczegółowego, który już była podnoszona, ale widzę nie znalazła jakoś uznania. To znaczy to jest artykuł 9. Tutaj chodzi o kompetencje członka Rady. Posiada wiedzę i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, pożytku publicznego i wolontariatu oraz posiada wyższe wykształcenie magisterskie lub równorzędne. To choć dotyczy tych członków, którzy mają być ze strony pozarządowej. Czy rzeczywiście trzeba aż taką wysoko stawiać poprzeczkę przedstawicielom trzeciego sektora? Ja nie mówię urzędnikom państwowym, tylko chodzi o trzeci sektor. Więc to, co takie, taka jest, wydaje mi się, że to, co żeśmy teraz w tym projekcie uchwały Rady Działalności Pożytku Publicznego, że poczekajmy, aż ta ustawa zacznie działać. Na pewno ona nie jest doskonała, na pewno można było jeszcze cyzelować różne zapisy, ale zobaczmy, niech ona zadziała. Jak widać, są duże nadzieje, szczególnie mniejszych organizacji. Niech ona po prostu, dajmy podziałać tej ustawie, a nie od razu mówić z gruntu, że ona jest zła od początku do końca. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan, proszę bardzo. Piotr Frączak, ja reprezentuję Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Macie państwo list, który OFOP wysłał i ja nie będę tutaj powielał tych argumentów. Chcę tylko bardzo podkreślić ze swojej strony indywidualnie. To znaczy kwestia tego, żeby odrzucić tę ustawę w pierwszym czytaniu i naprawdę porozmawiać o tym, jak zmienić wsparcie dla trzeciego sektora, jest kluczowe. Podniesienie rangi pożytku publicznego jest czymś bardzo ważnym. Zmiany są konieczne. Problem jest taki, że w tej chwili mamy propozycje zmian, które są z jednej strony niby zmianami formalnymi, bo przeniesienie, powołanie nowych ciał, które jeszcze nie wiadomo, co będą robić, a nie wiemy, co tam będzie w środku. Nie wiemy, do czego te instytucje są powołane, co będą robić. Ja wiem, że to jest mała sprawa w porównaniu, nie wiem, w kwestiach spraw sądownictwa czy ograniczenia wolności zgromadzeń. To nasze działania są niewielkie, ale są równie ważne. I moim zdaniem warto byłoby się zdecydować, bo ja znowu nie mam jasności co do na przykład argumentów. Przed chwilą usłyszeliśmy bardzo zasadne argumenty powołania instytucji do koordynowania działań rządu w sprawie organizacji pozarządowych wynikających z konsultacji. Ja mam pytanie, bo ja słyszę cały czas informacje, że pomysł na to rozwiązanie jest pomysłem wynikającym z wieloletniej pracy, między innymi programu partyjnego, więc ja rozumiem, że albo to jest kwestia pewnej decyzji politycznej, która została przygotowana i jest teraz wdrażana z ewentualnymi drobnymi zmianami w wyniku konsultacji, albo to jest rozmowa ze środowiskiem nad wypracowaniem rozwiązań. Więc albo to jest tak, albo tak, dobrze byłoby to rozgraniczyć. Tutaj nie wiemy właściwie, co się naprawdę stanie, bo jeżeli Rada przejdzie, Rada przejdzie, może przejść, właściwie to nie trzeba nowej ustawy, wystarczyłoby w ustawie działalności pożytku publicznego zmienić ministra właściwego i sprawa byłaby załatwiona. Ale tu chodzi o coś więcej, szczególnie gdy się dopisuje do technicznej ustawy wielką ideową preambułę. To znaczy, czy to jest techniczna zmiana, czy to jest ideowa zmiana, tego nie rozumiem. W tej chwili nagle organizacje, jak rozumiem, zostaną podzielone na dwa różne segmenty. Na segment pożytku publicznego i segment ekonomii społecznej, które się rozejdą jak gdyby nagle w strukturach rządowych. Naprawdę nie wiemy, co tam jest. I nie chodzi o to, żeby zablokować zmiany. Nie, zmiany są konieczne. Nie chodzi o to, żeby nie zmieniać usytuowania i rady, i pożytku. Trzeba to zmienić, ale najpierw trzeba to przedyskutować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Te osoby, które zabierały głos, to drugi raz, jeżeli pozwolą, to już nie zabiorą, tylko najpierw poprosimy pana dyrektora o odpowiedź. Natomiast ja sobie pozwolę udzielić głosu. Trzy rzeczy miałem do powiedzenia. No pierwsze, nie ukrywam, że jestem zdziwiony, że pan
premier Gliński, który przez 30 lat był ekspertem i był traktowany przez sektor jako osoba ważna dla sektora i którego wiedza była przez sektor wykorzystywana, nagle stał się ideologiem i to, co mówi, jest już nieważne. Wiadomo, że koncepcja tego, co powstało, jest jego koncepcją, on ją pod nią się podpisuje i także w materiałach, które tutaj zostały przygotowane, jest list otwarty do Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Rozumiem, że Państwo odpowiedź dostali, którą podpisał tutaj i pan minister, i pan premier Gliński, i pan minister Lipiński, i pan dyrektor Kaczmarczyk. I rozumiem, że na temat waszej korespondencji na Radzie uważam, że nie mamy tytułu, żeby się zajmować. Druga rzecz ważna, nie ukrywam, że przez ten czas, jak konsultowany był ten projekt, staraliśmy się jako ministerstwo, które zawsze było do tej pory odpowiedzialne za pożytek publiczny, za FIO, za wsparcie organizacji pozarządowych, żeby te rzeczy, które przejdą do nowego centrum, do nowej agencji, maksymalnie zachować ich dorobek, ich osiągnięcia, ich doświadczenia. Uważam, że to nam się udało. Chciałbym, pytając, także zapytać, bo tak jak mówię, te pozostałe rzeczy mamy tutaj wykonsultowane z dyrektorem Kaczmarczykiem, jak przejdą i jak będą funkcjonować. Natomiast chciałbym zapytać się, czy jest koncepcja, jak w ramach agencji i w ramach komitetu będzie wykorzystywane doświadczenie i osiągnięcia Rady Działalności Pożytku Publicznego. To takie moje pytania i teraz rozumiem, że pan jeszcze przewodniczący. Dobrze, i później poprosimy pana dyrektora o zabranie głosu i o ustosunkowanie się. Ja najmocniej przepraszam, ja już zabierałem wprawdzie raz głos i nie powinienem drugi raz, ale ja tylko w sprawach formalnych wcześniej, dlatego teraz sprawa merytoryczna. Dziękuję serdecznie. Dwie krótkie kwestie. Jedna dotyczy tego, że dzisiaj też było posiedzenie strony pozarządowej Rady. To taka informacja, że jak Państwo zauważyliście, są rozmaite poglądy i to jest normalne w sektorze obywatelskim i tak zawsze będzie. Były tutaj też prezentowane różne poglądy. Natomiast mamy co do jednej sprawy, jedna sprawa nas łączy, to znaczy pewne niezrozumienie tego przyspieszenia, które było aż tak duże, że spowodowało niemożliwość skonsultowania na przykład z Radą Działalności Pożytku Publicznego takiej zmiany polegającej na powołaniu Komitetu Pożytku Publicznego w Radzie Ministrów, co nawet nazewnictwem jest jakoś nieco do siebie zbliżone. Przy czym podkreślam, że strona pozarządowa z troską obywatelską pochyla się nad Radą Działalności Pożytku Publicznego, nie nad sobą samą, bo organizacje obywatelskie mają inne metody komunikowania się i przekazu swoich stanowisk. Natomiast to jest ciało dialogu obywatelskiego również, póki co. Mówię o Radzie Działalności Pożytku Publicznego i w tej jakby przyspieszonej fazie procesu legislacyjnego nie, co do ostatecznej wersji tego nie było konsultowane. Stąd jest też ten projekt stanowiska wypracowany przez zespół, w którym Rada ma się nie odnosić do treści, bo nie może po prostu również z tego powodu. Druga kwestia, że to jest mój głos osobisty, nie w imieniu części pozarządowej Rady. Jeśli chodzi o preambułę, to ona jest bardzo uniwersalistyczna, to znaczy w sensie również rozmaitych wartości, które są tam przytaczane. To, czego mi osobiście brakuje, to są jakieś wartości związane z integracją europejską, czy z miejscem Polski i roli Polski w Unii Europejskiej. Tym bardziej, że w innym miejscu w ustawie, w projekcie ustawy jest mowa o tym, że Narodowe Centrum mogłoby również administrować funduszami europejskimi. No to jeśli tak, to jak wiadomo, te fundusze są związane z integracją europejską i w ogóle podstawowym celem jest integracja europejska. Przypominam, a nie co innego. I dlatego też dla balansu, dla równowagi. To dwie uwagi z mojej strony, zanim pan dyrektor zabierze głos i potem, jak rozumiem, będziemy to stanowisko dyskutować.
Dziękuję bardzo. Proszę pana dyrektora. Dziękuję. Dziękuję bardzo za te głosy. Zacznę może od tych dwóch ostatnich głosów pana ministra i pana przewodniczącego. Ja bardzo dziękuję panie ministrze za te miesiące uzgodnień, debaty i z panem, i z pana zespołem, i z panią dyrektor Wardęgą. To były miesiące często bardzo twardej dyskusji, ale doceniam też to, że mogliśmy w czasie tej dyskusji uzgodnieniowej przede wszystkim zadbać o to, aby to, o czym pan powiedział przed chwilą, aby dotychczasowy dorobek instytucji pożytku publicznego, zadań, które były realizowane w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, były zachowane w nowej formule wspierania przez rząd tematyki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję także za wszystkie uwagi, które spłynęły także bezpośrednio już od pani dyrektor Wartęgi i jej zespołu, uwagi dotyczące projektu ustawy, to myślę, że w ostatecznym kształcie ustawy to podnosi także jej wartość. Jeśli chodzi o Radę Działalności Pożytku Publicznego, no to jak państwo wiedzą z projektu ustawy ona staje się organem doradczym przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Niewątpliwie to w systemie organów władzy, jakkolwiek by nie popatrzeć także na to, jaką troską była Rada Działalności otaczana tutaj w tym gmachu i także ile zrobiono dla jakości pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego w jej poszczególnych kadencjach, to myślę, że fakt, że Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie organem działającym przy przewodniczącym Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, który z kolei jest przewodniczącym zespołu komitetu skupiającego w sobie przedstawicieli wszystkich ministerstw, to będzie także miało znaczenie dla pracy Rady. Myślę, że ta nowa formuła Rady będzie łatwiejsza z punktu widzenia chociażby tego, że te zadania, które Radzie będą przekazywane przez przewodniczącego komitetu, a także te, które Rada będzie chciała z własnej inicjatywy podejmować, będą lokowane w instytucji horyzontalnej, w instytucji, która zajmuje się całością polityki państwa. Stąd też myślę, że Rada będzie miała możliwość stosunkowania się w znacznie większym wymiarze do tych wszystkich zapisów, które w projektowanej legislacji w jakikolwiek sposób dotyczyć będą sektora obywatelskiego, organizacji obywatelskich, organizacji pozarządowych w Polsce, w każdym wymiarze, czy to w wymiarze stricte pożytku publicznego, czy w wymiarach takich jak chociażby przepisy podatkowe, czy inne. Myślę także, że ten moment, kiedy zmiana kompetencyjna nastąpi, to powinien być również czas, aby z uwzględnieniem tych doświadczeń, które zostały wypracowane w projekcie strategicznej mapy drogowej w zespole 13, przystąpić do dalszej pracy nad nową formułą instytucji dialogu obywatelskiego, Rady Dialogu Obywatelskiego. Nagłe przyspieszenie bez konsultacji z Radą Działalności Pożytku. W tym miejscu ja bym bardzo serdecznie chciał podziękować Radzie za to, co się w ciągu tych ostatnich miesięcy wydarzyło i za te sesje plenarne, uwagi wszystkie, które zostały skierowane do projektu ustawy, za możliwość uczestnictwa w pracach zespołu, w szczególności zespołu dialogu obywatelskiego, bardzo, bardzo życzliwą pracę całego zespołu, przede wszystkim pani przewodniczącej Małgorzaty Sinicy, której dzisiaj nie ma, ale wszystkich członków zespołu i także wszystkich członków Rady, którzy angażowali się w pracę tego zespołu. To były godziny merytorycznej pracy. W czasie tych posiedzeń, w szczególności zespołu, zwracali państwo uwagę na wiele rzeczy w pierwotnym projekcie ustawy, które należało zmienić. Takie zmiany zostały wprowadzone. Chociażby w przepisie w artykule pierwszym, gdzie pierwotnie odwoływaliśmy się do koordynacji polityki państwa, do koordynacji całej administracji publicznej. W istocie rzeczy mamy do czynienia tutaj z koordynacją współpracy administracji rządowej
z sektorem organizacji pozarządowych. Dlaczego bez konsultacji i takie przyspieszenie? To pozwolą Państwo, że odwołam się do słów mędrca Koheleta. Jest czas dyskusji, ale jest też czas działania. W pewnym momencie trzeba po prostu podjąć działania. Przedstawiłem Państwu kilkanaście z bardzo wielu uwag w konsultacjach, które pokazywały na niedoskonałość poprzedniego projektu ustawy właśnie w zakresie funkcji koordynacyjnych. Gdybyśmy po tej zmianie zaangażowali, znowu poprosili Radę Działalności o spotkanie, o posiedzenie, o konsultacje i tak dalej, to na pewno wydłużyłoby ten proces i uniemożliwiłoby uruchomienie, rozpoczęcie tych zmian, faktyczne wejście w życie zmian jeszcze w tym roku. Jeśli będziemy chcieli Państwu wkrótce, całemu sektorowi obywatelskiemu wkrótce przedstawić projekt programu wolontariackiego, tak aby w 2018 roku ten projekt, ten program mógł zacząć być w formie pilotażu realizowany, to potrzebna jest struktura, która będzie tym programem zarządzać. Stąd też czasem trzeba podejmować decyzje po dyskusji, a ja osobiście mam takie przekonanie, że w ciągu tych wielu miesięcy pracy i w Radzie Działalności, i w zespole, ale nie tylko, z innymi ciałami dialogu obywatelskiego i w całym procesie konsultacji zrobiliśmy naprawdę bardzo wiele, aby ten proces konsultacji miał, aby był rzeczywisty i aby umożliwił wszystkim, którzy chcieli wziąć w nim udział, zrealizowanie tego celu. Dziękuję za tą uwagę o uniwersalistycznym charakterze preambuły. Być może rzeczywiście tutaj jakieś zmiany trzeba byłoby wprowadzić. W tej chwili gospodarzem projektu ustawy jest Sejm i myślę, że Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, która pewnie się będzie zajmować tym projektem, to jest właściwy adresat takich uwag. I jeszcze kilka odniesień do tego, o czym Państwo mówili wcześniej. Bardzo chciałbym i bardzo o to proszę i jestem wdzięczny za taką dyskusję, która jest oparta na faktach. Ja rozumiem, że możemy z troską przyglądać się czy zastanawiać się nad tym, jak te zmiany będą funkcjonować w rzeczywistości, w przyszłości. Ale nie rozumiem takich głosów, które na przykład dzisiaj padały, że w projekcie ustawy nie zapisano zadań Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, bo to jest po prostu nieprawda. Jest cały artykuł wprowadzony do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdzie te zadania zostały zapisane. Nie będę oczywiście się odnosił do, tak jak pan minister powiedział, do listu OFOP-u, to zrobiliśmy w liście otwartym. Ale znowu nie rozumiem takich głosów dyskusji, które przybrały po postać takiej tezy. Projekt ustawy został przygotowany bez opracowania jego założeń, a co za tym idzie bez ich konsultacji, co nie pozwoliło na wyrażenie opinii organizacjom kluczowych dla powstawania projektu etapach. 23 konferencje regionalne, wiele spotkań z ciałami dialogu obywatelskiego, wielomiesięczna praca w Radzie Działalności Pożytku Publicznego i w jej zespołach. 1000 osób w tych spotkaniach, ponad 1000 osób w tych spotkaniach, 200 uwag, raport z konsultacji, który jest raportem jawnym już od 2 miesięcy, wisi na stronie pełnomocnika i raport, z którego zrobiliśmy konkretny, praktyczny użytek w postaci zmodyfikowania ustawy w tych miejscach, które budziły największą troskę i największe obawy ze strony środowiska trzeciego sektora. Dziękuję. Proszę Państwa, tutaj pan dyrektor wspomniał, że ustawa jest w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu. W pierwszym czytaniu, jeżeli ktoś to śledził, była zapowiedź wniosku i o odrzucenie, ale także wniosku o wysłuchanie publiczne. Jeden z posłów o tym wspominał, więc natomiast warto pamiętać, że nawet nasza dyskusja dzisiejsza już nic nie zmienia. Wszelkie poprawki w ramach procedury legislacyjnej muszą zgłosić już posłowie albo senatorowie.
i tak naprawdę to w ich rękach w tej chwili jest projekt i jego ostateczny kształt. Przypomnę, że jeszcze mamy komisję, drugie czytanie, trzecie czytanie, senat, prezydenta, komisję senacką, więc tych miejsc do dyskusji jeszcze troszkę jest nad ostatecznym kształtem tej ustawy. I zachęcam właśnie do raz, podejrzewam, że część z Państwa będzie brała udział w komisji, bo tam zawsze są zapraszani goście ze środowiska, a z drugiej strony także do kontaktu ze swoimi posłami, bo to jest w tej chwili taka droga, gdzie faktycznie możemy wpływać na kształt ustawy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w sprawach różnych mamy zgłoszony projekt uchwały Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wszyscy Państwo dostali. Pan Zakrzewski chciał na ten temat się wypowiedzieć. Widzę. Proszę bardzo. Ja chcę jeszcze, zanim przejdę do projektu uchwały, chciałbym zwrócić się do Państwa z pytaniem, do Pana Dyrektora i do Pana Ministra. Nie dziwi Państwa to, że przedstawiony projekt ustawy podzielił jeszcze bardziej środowisko organizacji pozarządowych? On miał skupić wokół pewnej idei tworzenia czegoś, co będzie wspomagać rozwój społeczeństwa obywatelskiego. On nadal dzieli to społeczeństwo obywatelskie. Nie zastanawia Państwa, że należałoby na przykład zrobić ten krok w tył i po prostu porozmawiać z tym społeczeństwem obywatelskim? Dlatego, że Państwo oczywiście przeprowadzicie przez Sejm w sposób szybki całą ustawę i wprowadzicie te zmiany. Tylko jak to będzie oddziaływać tak naprawdę na społeczeństwo obywatelskie jako takie? Pytanie jest do mnie, więc mogę sobie nie udzielać głosu, tylko odpowiedzieć. Uważam, że pan Zakrzewski pomylił troszkę swoją rolę z tego względu, że tutaj w tych wypowiedziach członków Rady Działalności Pożytku Publicznego większość bardzo pozytywnie traktowała tą szansę, jaką dla rozwoju sektora pozarządowego jest projekt ustawy. Jeżeli pan traktuje lekceważąco te głosy, które tutaj padły, no to trochę ubolewam i przepraszam tych państwa, którzy się wcześniej wypowiadali. Rozumiem, że pan Zakrzewski mówił w swoim imieniu, a nie w imieniu Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przechodzimy do projektu uchwały. Rozumiem, że treść projektu uchwały została wypracowana. Pan przewodniczący chciał go zreferować? Proszę bardzo. Witold, myśmy się włączyli. Tak, dobrze, dziękuję, bo dzisiaj mieliśmy taką sytuację wyjątkową, że przewodnicząca zespołu jest w podróży służbowej na Bliskim Wschodzie i w związku z tym ja zostałem poproszony o przedstawienie tego projektu zespołu. Tutaj mamy w zasadzie przytoczone to, cośmy już sami uchwalili, uchwałą numer 70 z 30 maja oraz dodatkowo zwracamy uwagę na tą możliwość wysłuchania publicznego jeszcze w trakcie prac sejmowych. Ja myślę, że niezależnie od naszego apelu to wysłuchanie pewnie się odbędzie, bo posłowie zgłaszają takie postulaty, ale mimo wszystko wydaje mi się, że bardzo w duchu naszej pracy jest to, żeby jeszcze takie wysłuchanie publiczne się odbyło. I jeszcze chciałem skomentować słowa pana ministra Michałkiewicza dotyczące kontaktów z parlamentem, ale to już omawialiśmy zarówno na zespole, jak i na stronie pozarządowej. My oczywiście możemy w tych pracach brać udział, możemy również informować o tym, że jesteśmy członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego, biorąc udział w tych pracach, ale stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego, jeśli zostanie uchwalone, to będzie to stanowisko, które jest teraz, no, ani mniej, ani więcej. Mówię to na wszelki wypadek, porządkowo. I druga sprawa, tutaj do tej, ja wiem, że jeszcze do tego projektu jest uwaga ze strony pani, tak? Przepraszam. Pani ma jeszcze uwagę do tego projektu. To bym uprzejmie prosił o zreferowanie tej uwagi, zanim dalej, bo ona ma fundamentalny trochę charakter. Proszę bardzo. Zofia Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Proszę Państwa, to jest pytanie do Pana Ministra i do Pana Dyrektora, ponieważ właśnie w tym liście otwartym, który był przywoływany przez obu Panów,
jest wyraźnie napisane, że Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie wypowiedziała się na temat, dokładnie wyraziła poparcie dla projektu ustawy. Czegoś takiego nie było. Nie wyraziliśmy w żadnej uchwale poparcia dla ustawy. Co panów skłoniło do takiego sformułowania w tymże liście? Rozumiem, że pytanie jest do pana dyrektora. Ja nie odpadałem na ten list. Dzisiaj go przed chwileczką zobaczyłem, przeczytałem z uwagą i z zainteresowaniem. Natomiast ani jednego listu, ani drugiego listu nie widziałem wcześniej, więc nie będę się wypowiadał. Natomiast na pewno Rada zajmowała się już projektem wielokrotnie i pan dyrektor wielokrotnie z członkami Rady się spotykał. Przepraszam bardzo za ten skrót myślowy, to też był taki gorący czas. Przede wszystkim odnosiliśmy się do tej uchwały, z pierwszego lutego 2017 roku, kiedy Rada przede wszystkim pozytywnie zaopiniowała proces konsultacji i do tego się odnosiliśmy. Natomiast oczywiście chcieliśmy wyrazić nasze uznanie w tym liście do odnośnie całego zaangażowania Rady Działalności Pożytku w proces konsultacji tej ustawy za niezręczność sformułowania, przepraszam. Dziękuję serdecznie za to wyjaśnienie, ale co pani, że tak powiem, czy w związku z tym jest od pani lub kogoś jeszcze jakaś uwaga do tego projektu uchwały teraz? Jeżeli mogę zapytać, czy to sformułowanie, że w związku z tym Rada Działalności Pożytku Publicznego nie wyraża opinii co do treści projektowanej ustawy, podobnie jak w uchwale nr 70 z dnia 30 maja 2017 roku, jest wystarczające, żeby pani zastrzeżenia były uwzględnione? Oczywiście oddaję, tylko że nie zmienia pewnego klimatu, który powstał wokół tej decyzji wśród tych osób, które ten list przeczytały po prostu. Znaczy ja chciałbym bardzo zauważyć, że Rada Działalności Pożytku Publicznego nie składa się tylko z części pozarządowej, ale także z rządowej. I jak pani wie, projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów, czyli ci, którzy reprezentują poszczególne resorty, brali udział w posiedzeniu Rady Ministrów. Więc to zawsze jest delikatny temat z tego względu, że często uchwały przechodzą tylko głosami części społecznej czy pozarządowej. Natomiast pamiętajmy, że Rada po pierwsze jest organem doradczym ministra rodziny, po drugiej ma także część pozarządową. Nie widzę powodu, żebyśmy musieli zwoływać część rządową i wyrażać nasze stanowisko, bo ono jest wyrażone w tym, że rząd poparł projekt uchwały, ustawy. Natomiast także chciałbym bardzo mocno podkreślić, to nie jest tak, że Rada Działalności Pożytku Publicznego reprezentuje tylko środowisko pozarządowe. Przepraszam za komentarz. Oczywiście to tak nie jest, ale to też nie jest treść tego zastrzeżenia. Ja rozumiem, że nastąpiła tutaj, nazwijmy to, gafa dyplomatyczna, bo istotnie w tym liście otwartym przedstawicieli rządu, który nie jest oficjalnym dokumentem rządu, jak rozumiem, ale jest opublikowany, jest podany do wiadomości opinii publicznej, znalazło się stwierdzenie, które no nieprecyzyjnie oddaje to, co się w Radzie Działalności Pożytku Publicznego stało, że to, że wyraża się językiem bardziej dyplomacji niż trzeciego sektora tu w tym miejscu. I my rzeczywiście ani w tej dzisiejszej uchwale, ani w poprzedniej my się zachowujemy po prostu neutralnie, ponieważ zachowujemy się neutralnie właśnie ze względu na to, o czym mówił pan minister. No, gdybyśmy mieli stanowiska strony pozarządowej i je głosowali, to byśmy na przykład okazało się, ilu na przykład przedstawicieli strony pozarządowej to popiera lub nie, moglibyśmy to większością przyjmować, ale myśmy bardzo świadomie zrezygnowali z takich procedur właśnie po to, żeby nie wytwarzać sytuacji do dodatkowych, konfrontacyjnych, niepotrzebnych, tylko biorąc pod uwagę to, że mamy poważne różnice zdań wśród organizacji pozarządowych reprezentowanych w Radzie, czy może nie poważne, ale jakieś różnice zdań mamy, po pierwsze. Po drugie, że chcemy pracować konsensualnie, a nie właśnie
wbrew sobie, to stąd jest taki, a nie inny charakter naszych uchwał, również tego dzisiejszego projektu uchwały. I rzeczywiście na tym tle ten list wysłany do OFOP w odpowiedzi na list OFOP trochę wywołuje, bym powiedział, pewien dysonans, bo on nam po prostu, to tam gdzie my świadomie właśnie nie opowiadamy się, to nam to sugeruje, że świadomie opowiedzieliśmy się. Ale to jest to mówiąc to, co powiedziałem, ja osobiście, to jest moje osobiste zdanie, ja nie bardzo widzę możliwość, żeby uchwała Rady była uzupełniana odnoszeniami się do listów, do wymiany korespondencji pomiędzy członkami rządu i wysokimi urzędnikami państwowymi, a Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, bo to już nawet do przepisu nam w sensie no, charakteru naszej pracy się jakby nie nadaje. Dlatego też my na posiedzeniu strony pozarządowej myśmy to dyskutowali, nawet próbowaliśmy głosować, czy ta uwaga ma być tam umieszczona niewielką większością głosów, ale większością, że w jakiś sposób żeśmy to powinni udokumentować. Moja propozycja byłaby w związku z tym taka, abyśmy procedowali nad tym projektem takim, jakim jest, natomiast abyśmy w protokole z posiedzenia zauważyli tą wymianę poglądów na ten temat, zarejestrowali i ona zresztą i tak miała miejsce, więc musimy ją tak czy tak powinniśmy to zrobić. I wtedy, jeśli ktoś z Państwa będzie uważał za stosowne, to zawsze może się powołać na tą dyskusję w czasie posiedzenia plenarnego i ją jakoś tam sobie skomentować. Tyle z mojej strony, bo nie widzę tu możliwości procedowania. Dziękuję. Rozumiem, że jest propozycja. Proszę bardzo. Jeszcze jedno zdanie tylko. Ja oczywiście podtrzymując to, co powiedziałem przed chwilą o niezręczności tego sformułowania, chciałem też przytoczyć fragment z paragrafu pierwszego uchwały nr 70, gdzie mowa jest o tym, że Rada Działalności Pożytku Publicznego, analizując po ponownej analizie przepisów zapisów projektu ustawy, stwierdza, że zaproponowane rozwiązania nie naruszają dotychczasowej struktury realizowania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty z nimi związane w obszarze pożytku publicznego. Więc przyznaję tę niezręczność, natomiast oczywiście pewnie trzeba było ten zapis zrobić w sposób bardziej oględny i bardziej kontekstowy. Natomiast oczywiście mieliśmy na uwadze zarówno tą uchwałę z 1 lutego 2017 roku, która mówi o aprobacie dla procesu konsultacji projektu ustawy, jak też to sformułowanie, które w jakiś sposób w tym sensie oczywiście można rozumieć jako aprobatę dla projektu ustawy z potem pewnymi zastrzeżeniami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja bym chciał skonkludować, tak to ładnie się nazywa. Proponuję dwie rzeczy. Pierwsza, żebyśmy przyjęli w takim kształcie, w jakim jest projekt tej uchwały. Druga sprawa, żebyśmy ją przyjęli obiegowo, żeby wszyscy mogli się wypowiedzieć. Trzecia sprawa, żebyśmy dali krótkie terminy na wypowiedzenie się, żebym w trakcie prac komisji mógł przedstawić jako współprzewodniczący Rady, a będę podejrzewał, że uczestniczył też w komisji jako przedstawiciel resortu, żebym mógł tą uchwałę przedstawić na komisji sejmowej. Jeżeli Państwo by przyjęli taki sposób procedowania, to my byśmy technicznie to przygotowali. Nie ma sprzeciwu? Rozumiem, że przyjęliśmy projekt uchwały i sposób jego procedowania. Na tym chciałem dzisiejsze posiedzenie zamknąć. Chciałem życzyć panu dyrektorowi, żeby współpraca z Radą także w nowej formule była tak samo dobra jak doświadczenia Rady funkcjonującej przy Ministerstwie Rodziny. Nie ukrywam, że dla nas, szczególnie dla mnie, który odpowiadam za pożytek publiczny w tym resorcie, to także są trudne czasy z tego względu, że uważaliśmy, że i angażowaliśmy się bardzo i robiliśmy dużo, żeby wsparcie organizacji pozarządowych, sektora pozarządowego realizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a ostatnio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było jak najlepsze. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, czy ja mogę od siebie dodać coś jeszcze? Dziękuję. Ja tylko technicznie bardzo przepraszam.
Bo chciałem po pierwsze powiedzieć w sprawach technicznych, że w jakiej reżyserii, że się tak wyrażę, technicznej, takiej czy innej, ale przypomnieć Państwu, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a my powinniśmy odbywać posiedzenie Rady co 2 miesiące. To jest, Panie Dyrektorze, przepis niewygodny dla tych, co obsługują Radę. Rada zresztą sama już próbowała kilka razy go zmienić, bo on jest mało używalny, że tak powiem, szczególnie jak są wakacje. Ale tak czy tak we wrześniu powinniśmy się spotkać. Wszystko jedno, w jakim, że tak powiem, przez kogo obsługujemy. To obsługiwanie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jeśli ktoś z Państwa ze strony pozarządowej ma jeszcze chwilę czasu, to bym bardzo prosił jeszcze, żebyśmy się jeszcze na chwilę zebrali, jeżeli oczywiście możemy to w tej sali zrobić jeszcze. Zamykam oficjalnie posiedzenie Rady. Oczywiście, jeżeli Państwo chcą jeszcze porozmawiać nieformalnie, to sala jest dostępna. Ja dziękuję za sprawne przeprowadzenie dzisiejszego posiedzenia. Do widzenia. A komitet stały dziękuję.